znów nasza poranna kawka. Tym razem przemieścimy się i w czasie, i w przestrzeni. Chciałbym dziś opowiedzieć Państwu o książce wydanej co prawda 10 lat temu, ale dzięki swej formie i treści bez wątpienia książce, której nie da się łatwo zapomnieć, którą trzeba smakować, nad którą trzeba się naprawdę głęboko pochylić. Jej autorem jest Jacek Denel, pisarz w Polsce znany, bywaj traktowany dość kontrowersyjnie, ale bez wątpienia bardzo utalentowany i mimo wciąż dość młodego wieku, mający na koncie kilka naprawdę wybitnych książek, począwszy od słynnej Lali. Tym razem jednak chciałbym mówić o powieści Saturn, czyli czarne obrazy mężczyzn z rodziny Goya. Z życia mężczyzn z rodziny Goya. Wydawałoby się, że głównym bohaterem tej powieści powinien być słynny Francisco Goya, hiszpański malarz, którego wszyscy pewnie kojarzą właśnie z tym obrazem Saturna zbadający swoje dzieci. Tymczasem warto wiedzieć, że to malarz nieprawdopodobnie płodny. Autor zachowalnych co najmniej kilkudziesięciu obrazów. Na ogół albo świętych, albo portretów, które malował wręcz seryjnie. No i dzięki temu zresztą, mimo że pochodził z prostej rodziny, czy z ludu niemalże, stał się człowiekiem bardzo bogatym, no i dość niezwykłym. Ale, i to jest bardzo ciekawe, tak naprawdę bohaterów i osób mówiących w powieści Denela jest trzech. San Francisco, jego jedyny syn, który przeżył, zaraz o tym powiem, Xavier, i syn Xaviera, Mariano. Życie Franciska Goi nie było usłane różami rodzinnie. Jego żona rodziła ponad 20 razy, ale przeżył tylko jeden, właśnie Xavier. I Xavier też prawdopodobnie był malarzem, choć nie tak znanym, a może w ogóle nieznanym, żyjącym bardziej z tego, co zarobił ojciec, i tak to jest przynajmniej ukazane też w powieści, i bardziej właśnie odcinającym kuponem od sławy ojca niż twórczą. Mariano, jego z kolei syn, też jedyny, i na nim kończy się ród Gojów, odcinał kupony od tego, co zostało dziadku i ojcu. Treścią powieści są narracje trzech Gojów. Trzech tych niezwykłych mężczyzn oparte, i to jest bardzo interesujące, oparte o wówczas, czyli 10 lat temu, bardzo nowe opracowania, które na przykład podważają autorstwo części obrazów Goi. Właśnie, zwłaszcza z tej słynnej czarnej serii, która znalazła się później, tych czarnych obrazów, które znalazły się w tytule powieści Denela. Co niezwykłe, ten najstarszy, Francisco, mimo że bon vivant, mimo że jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, pies na babę, tak? Mający, nie tylko mający dzieci z 20 dzieci, z żoną, ale co najmniej, ale również mający dziecko z służącą, mający masę przygód seksualnych i erotycznych, łącznie z tym, że w toku powieści Xavier podejrzewa go nawet o romans z własną żoną, czyli jakby synową.
Co oczywiście Francisco tego absolutnie w swoich narracjach snutych równolegle nie potwierdza, ale gdy umiera już wiele lat po śmierci Franciszka, do Xaviera zgłasza się syn przyjaciela jego ojca, też już nieżyjący, znaczy nieżyjący przyjaciel oczywiście, i przynosi listę. Listę Franciszka do Martina. I okazuje się, że między tymi dwoma mężczyznami toczył się niezwykły, płomienny, przynajmniej tekstowo, romans homoseksualny. Czym zatem są obrazy? Co tak naprawdę pokazują obrazy z czarnej serii, które w toku powieści pojawiają się jako osobne rozdziały, a właściwie ich ekfrazy. Ekfrazy, czyli próby ich opisu i interpretacji. Denel w tej powieści pisze przepięknie. Pisze o malarzach, więc pisze bardzo zmysłowo, barwnie. Zwraca uwagę na każdy szczegół. Tę powieść naprawdę czyta się trochę jak chwilami jak katalog dzieł sztuki. Ale tacy są jego bohaterowie. Jego bohaterowie postrzegają świat wzrokiem. Tym bardziej, że jednym z ważnych motywów powieści jest to, że od pewnego momentu Francisco Goya był głuchy na skutek choroby, którą przeszedł. To powodowało, że nie słyszał, to oczywiste, ale nie słyszał nikogo. Był prawdopodobnie, w powieści wynika, że był absolutnie głuchy. W związku z tym jego jedyny sposób porozumiewania się z światem polegał na tym, że on krzyczał, bo skoro był głuchy, to nie wiedział, a próbował się usłyszeć, co było oczywiście jakimś tam jego z trudem skrywanym nieszczęściem, które cały czas próbował wyprzeć. A z drugiej strony otrzymywał tylko informacje na papierze, bo jedyne co można było, sposób porozumiewania się z nim to oczywiście notowanie kartek. Notowanie na kartce uwag, on oczywiście jak najbardziej czytać umiał. A więc trzech mężczyzn, bardzo różnych. Goya, tak jak powiedziałem, bon vivant, głuchy bon vivant, spryciarz, świetnie operujący pieniędzmi, syn, który za nic nie umie unieść, nie umie być synem swojego ojca. W takim sensie, że sobie z tym nie radzi. W takim sensie, że jak go nazywają, jest kluchą. Co ciekawe, wszyscy są grubi, ale tylko jego nazywają kluchą. Znaczy, są otyli. I Mariano, syn obu, syn, czy wnuk Franciszka, syn Xaviera, który jest bardzo podobny do dziadka, ale nie ma jego talentu. On już tylko wydaje rodzinną fortunę. I właśnie nad tą historyczną w swej istocie powieścią. Mamy tam wiele ciekawych wydarzeń historycznych, choćby spojrzenie na dla nas prawie nieznane, poza szarżą pod Saragosą, której nie ma słowa w powieści, losy Hiszpanii w czasach napoleońskich, w których Francisco z niezwykłą łatwością malował obrazy każdemu, kto się pojawiał. A gdy trzeba było uciec, po prostu uciekł do Francji, już jako blisko 80-latek. Natomiast poprzez nich, poprzez właśnie to historyczne ujęcie wczesnego XIX wieku, no, powieść kończy się nieco później, bo już po śmierci Xaviera,
Jest również ponadczasową tak naprawdę opowieścią o losie człowieczym. O tym, że geniusz pierwszego pokolenia, dostarczający przy okazji pieniędzy drugiemu, rozsypuje się. Xavier być może ma talent. Denel sugeruje, że nawet nie mały. Opierając się na najnowszych wówczas, ale one są ciągle nowe, badaniach historyków sztuki, ale nie tylko, bo również chemików i tak dalej, dochodzi do wniosku, że przynajmniej część czarnych obrazów nie była autorstwa samego Franciska. Kto więc je namalował? Może właśnie Xavier. Ale ponieważ sprzedawały się zdecydowanie lepiej, i to jest kapitalnie opisane w powieści, jako dzieła ojca Franciska, więc on również miał na tyle zmysłu handlowego, by to nazwisko ojca wykorzystywać. Mariano wydaje się, że jest dobrym, że jest świetnym ekonomistą, że umie handlować. Chyba jednak nie. Znacznie lepiej i znacznie chętniej. Owszem, żyje na woli żyć na wysokiej stopie, natomiast zupełnie nie potrafi poradzić sobie z utrzymaniem majątku. Inna sprawa, że on już nie ma dla kogo go utrzymywać. To nie jest obszerna powieść. Macie w niej Państwo liczne, możecie w niej Państwo zobaczyć liczne ilustracje. Ja naliczyłem bodajże 12, ale mogę się mylić, które są, tak jak powiedziałem, świetnie opisane. Świetnie poszczególne obrazy pasują do tego, co dzieje się w tych narracyjnych fragmentach powieści. Powieść wyszła w serii Archipelagi, tej, o której mówiliśmy z Martą Kładźko, co całkiem niedawno, gdy przywoływaliśmy Burą Zielińskiej. Dzisiaj już mogę powiedzieć, bo wtedy jeszcze tego nawet nie wiedziałem, że seria się skończyła. Po 22 latach jesteśmy oto w sytuacji, w której jedna z najlepszych serii w literaturze polskiej, z niej pochodził również wspólnie przez nas komentowany Golem Macieja Płazy, i pewnie jeszcze będą te różnych autorów książki z tej serii do nas tutaj się w naszych wypowiedziach się pojawiać, dlatego że zgromadziliśmy ich całkiem niezłą kolekcję. Część już przeczytaliśmy, część czytamy w tej chwili, część czytamy specjalnie. Przypominamy sobie dla Państwa, by o nich opowiadać, bo obok oczywiście fantastyki, obok pograniczy literatury popularnej, obok znanych arcydzieł literatury światowej, chcemy również przybliżać Państwu literaturę polską. Najnowszą. Tą, na którą się tak psioczy, którą podobno nie ma co czytać. Jest co czytać. Jest co czytać, proszę Państwa, tylko w zalewie produkcji literackiej. Bardzo łatwo przeoczyć perły. Jak Państwo widzicie, w ostatnim czasie tych polskich tekstów pojawia się całkiem sporo, prawda? Bo był już i Wojtek Gunia, i Aleksandra Zielińska, i Maciej Płaza. Dzisiaj mówię o Jacku Denelu. Za tydzień też będziemy prawdopodobnie, a nawet na pewno już mogę zapowiedzieć, że będziemy mówili o niezwykłej książce popularno-naukowej, która myślę, że wielu zaskoczy,
a dla wielu może być inspirująca, dlatego że chcemy, by literatura żyła. No, był oczywiście Radek Rak, którego zwycięstwo w ubiegłorocznej edycji Nike trochę wywróżyłem. W każdym razie pragnąłem tego od pierwszego dnia. I chcę, bo oczywiście warto czytać literaturę polską. Dlatego tutaj nastawiamy się przede wszystkim na teksty dobre i wybitne. Chcemy dla Państwa, jak długo się da, odkrywać perły literatury, by kawki, które Państwo wypijacie w poniedziałkowe poranki, smakowały może lepiej, może bardziej i zachęcały również Państwa nie tylko do czytania, ale również do rozmawiania o literaturze, bo tak naprawdę istotą literatura żyje nie wtedy, albo inaczej, nie tylko wtedy, gdy jest czytana. Literatura żyje właśnie dlatego, że jest omawiana. Żyje w głowach i ustach swoich czytelników. Dziękuję Państwu bardzo.